A teraz przed Państwem kandydat na prezydenta z ramienia partii libertariańskiej. Trudne, nawet dla aktorki, dykcja to fikcja, tak mówią. Człowiek, który wzniósł się ponad swoje ambicje i zrezygnował z kandydowania, by poprzeć właśnie pana Janusza Korwin-Mikkego dla wspólnej sprawy. Przed Państwem muzyk, przedsiębiorca, libertarianin Waldemar Deska. Walczyłem samotnie z biurokracją, z sądownictwem, z wolnościami. Walczyłem o podstawowe wolności i prawa konstytucyjne. Te wolności są zapisane u nas jedynie w konstytucji, natomiast w prawach niższego szczebla już niezupełnie. I praktyka sądownicza jest skandaliczna. Jest naprawdę skandaliczna. Sędziowie odmawiają stosowania przepisów konstytucji. To jest skandal. Jeszcze raz. Sędziowie odmawiają stosowania przepisów konstytucji. Dla nich konstytucja jest czymś nierealnym, tak jak dla Stalina. To Stalin powiedział, że konstytucja jest i prawa człowieka są zagwarantowane, ale konstytucji nie będziemy stosować, będziemy stosować tylko prawo niższego szczebla. Z telewizji znamy takie momenty tysiące razy, kiedy jest naprawdę niesprawiedliwość wielka, absurd prawny, ale urzędnicy albo sędziowie mówią trudno, no my wiemy, że to jest niemoralne, absurdalne, złe, ale takie jest prawo i to prawo musimy stosować. My im mówimy, nieprawda, tak nie wolno. Idźcie prex, zdura lex. Musimy powrócić do tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, do tradycji nieufności dla prawa stanowionego. Prawo stanowione nie może być nad konstytucją, nad moralnością, nad rozsądkiem, nad logiką i prawdą. I my to im powiemy. Sędziowie i urzędnicy mówią często, ja spotkałem się z tym wiele razy, mówią tak, nas obowiązują przepisy, a nie konstytucja. To jest przecież bezprawie, to jest naprawdę coś nie do przyjęcia. Musimy im powiedzieć nie. Proszę Państwa, dlatego z panem Januszem myślimy nad tym, żeby ustanowić obywatelski sąd nad sędziami i urzędnikami. Powołamy taki instytut obywatelski, nie składający się z prawników. Nie będzie tam sędziów, urzędników. Będą obywatele tacy jak my wszyscy. Będziemy monitorować zgodność decyzji urzędników, zgodność wyroków z konstytucją. Ja wierzę, że jeśli to się stanie, zniknie większość absurdów prawnych, niesprawiedliwości, głupot. Zniknie ta czapa państwowa, prawo zostanie uproszczone i będzie naprawdę znacznie lepiej. Domagamy się jawności procesów sądowych, domagamy się tego, żeby procesy sądowe były rejestrowane, żeby mafia sędziowska nie mogła, nie miała łatwo. I tak dalej. Proszę Państwa, do tej pory swoją walkę toczyłem samotnie. Spotkałem się niedawno z panem Januszem Korwin-Mikkem i przekonał mnie, powiedział tak. Prawo prawem, sprawiedliwość sprawiedliwością, ale jeśli nie mamy kałasznikowów, to nic nie osiągniemy. A te kałasznikowe to jest jedność. To jest jedność. Jeśli jesteśmy w kupie,
To siła, myśli panowie, w kupie siła. Dlatego zdecydowałem się przekazać swoje poparcie panu prezesowi. Dlatego namawiam innych kandydatów i inne partie wolnościowe. Wolnościowcy, bądźmy razem, tylko musimy skruszyć ten beton. Jeśli będziemy razem, jeśli pójdziemy osobno, to będziemy słabi. Proszę państwa, deska ostatnią deską ratunku. Ja tę deskę daję do dyspozycji pana prezesa. Skruszmy deską beton. Dziękuję.